Mówiłeś, że już nic nie masz. Jak to nic nie dałeś? Dałeś wiochmena i tak dalej. Ale zachwyt. Mam pytasz jeszcze Piotrek, tutaj czy coś o kawernie chciałem opowiedzieć. Dobra. Jeszcze o brydżu chciałem opowiedzieć, ale to nie wiem, czy zaczniemy dzisiaj. Dobra, no to, no, dawaj, to, dawaj, to, dawaj. Mów, no. Dobra, słuchajcie, w takim razie mój zachwyt to jest kawerna. Już opowiadam, jaka była zapowiedź, jaka była obietnica kawerny, bo skoro jest zaskoczenie, zachwyt, to musi z czegoś wynikać. I tak, no po Agricoli wiedziałem, że te gry Uwe Rosenberga i jak wychodziła kawerna, to spodziewałem się szarpaniny o przeżycie, takiej krótkiej kołderki, która była tym, co definiowało Agricole i za co ją kochamy. I jak ludzie rozmawiali o kawernie, to był to jeden z najważniejszych tematów do porównywania. Szukałem tej konieczności dostosowania się do tej sytuacji, robienie planów na bieżąco. W Agricoli bierzemy, draftujemy te karty pomocników i co dobierzemy, no to musimy sobie z tym radzić i powstają piękne plany, ciekawe opowieści, próbujemy sobie jak sobie radzić. Pomóc i naprawdę się zaszkodzić sąsiadowi. Dokładnie, jest naprawdę bardzo dużo gry w grze i to nie o każdej grze można powiedzieć, ale w Agricoli bardzo, bardzo dużo się dzieje. Jest konkurencja o zasoby, może się pojawić, chociaż mimo wszystko to taki wieloosobowy, przekomplikowany pasjans w budowanie silniczka. I z takim zamierzeniem kupowałem kawernę, liczyłem, że dostanę to samo, tylko jeszcze więcej i z krasnalami. A zamiast tego dostałem brak presji, bardzo dużą dowolność, brak tego reagowania na zastane karty, identyczne możliwości za każdym razem, nie rozpalało mojej ciekawości, co teraz się dobierze i wiedziałem, że każda partia będzie wyglądała, no, jeśli zagramy tak samo, to mamy prawo zagrać tak samo. Dostęp do zasobów mamy gigantyczny, nie musimy w ogóle konkurować, bo możemy rubiny sprzedawać i wziąć sobie absolutnie co chcemy. Brakuje nam warzywa, każdy idzie swoją przeciwnicy, ścieżką, no. Przeciwnicy wzięli to pyk warzywko i tyle. Zawsze jest co zrobić, żeby nadrobić te straty, które nam przeciwnicy zabrali. Ta gra totalnie nie powinna mi się podobać, jest jeszcze bardziej skomplikowanym pasjansem, to nawet bez charakterku, ale weszło na maksa. Ja kocham kawernę, niedawno pozbyłem się Agricoli, kawerny nie zostawię, mam tyle dobrych wspomnień, tyle dobrych gier, które wydarzyły się w kawernę, że to jest aż szokujące. To jest jedna z moich ulubionych gier, która nie powinna mi się w ogóle podobać. I tak, cudowną rzeczą, no, która zachwyca mnie w kawernie jest ta, i to pewnie fani zarówno Agricoli, Lawry, Festowodin będą mogli powiedzieć o tych grach tak samo, ale tutaj chyba myślę, że to ludzie to zrobili i zaraz też do tego dojdę, ale w kawernie zaskoczyło mnie to, nie spodziewałem się tej cudownej opowieści o rodzinie Krasnali. W ogóle nie czułem, jak grałem w Agricole, tego, że to naprawdę jest jakieś gospodarstwo, że ludzie mają ciężko. Może to było zbyt bliskie mojemu sercu, pochodzącemu powiedzmy z rodziny, która nie ma herbu ani podwójnego nazwiska, a może też właśnie, że trzeba samemu zarobić na utrzymanie. A w Krasnalach jednak jest ten eskapizm większy i tyle się oglądałem fantastyki, kucie tej jaskini było dla mnie czymś znacznie bliższym sercu i wyobraźni niż robienie płotu w Agricoli. To mnie zaskoczyło, nie spodziewałem się tego, weszło na maksa. Dużo opcji, bardzo dużo rzeczy mamy dostępnych zawsze, ale dzięki temu mamy dużo dostępnych rzeczy niemalże od pierwszej tury. I de facto zagranie dwa razy tego samego byłoby błędem pod względem takim, że po co skazywać się na nudę, kiedy można eksperymentować i bawić się tym. I tutaj dochodzimy do tego, co mówiłem o labiryncie. Jeśli porzucimy tą wolę walki koniecznie o zwycięstwo, zaczniemy bawić się tą grą, to może zobaczymy w niej rzeczy, które do tej pory były dla nas niedostrzegalne. Ja tak patrzę, no, na kawernę i uwielbiam to. To jest dla mnie taka wersja Settlersów bez przeciwnika, o której mówiłem, przeniesiona na planszę, że sobie po prostu patrzę, jak ten chłop ora pole. I to jest trochę taki wentyl bezpieczeństwa być może, bezpieczeństwa, no taki, kiedy mamy nasycenie takimi grami mocno osadzonymi w mocnej interakcji negatywnej i tak dalej, to wchodząc w taki tytuł, to czujesz takie odprężenie, nie? Że wow, tutaj po prostu sobie jestem królem, magnatem osłów, nie? Oślanym królem. Tak jest, dokładnie to i te historie też, że się pamięta i że się kojarzy i to buduje taką silną narrację, jest fantastyczne. Też zaraz nie wiem, czy grałeś z dodatkiem. Tak, dodatek jest fantastyczny, ten zrobiony. Tego najnowszego nie kupiłem. Nie najnowszy, ten pierwszy z rasami. Tak, z rasami. Frantic Friends on się nazywa chyba. Nie pamiętam. A może, może ten najnowszy się nazywa? Bez znaczenia, ale tak, jest fantastyczny, totalnie. On wprowadza asymetryczność. Asymetryczne początki wprowadza.
To mi się, nie, bo tam każda rasa ma zdolności. No tak, ale ja mówię o rzeczy, można, wiesz, dojść, to budować, ale ten początek one największe mają oddziaływanie na początek. Forgotten Folk, o, tak to się nazywa. Forgotten Folk, zgadza się. Tak. A jeszcze zapytałem, a kiedy grałeś ostatnio? Pamiętasz mniej więcej? Tuż przed COVID-em. No jestem ciekaw, nie? Czy po 4 latach dalej by cię to tak aż bardzo jarało? A ty sceptyku, ty zjadł jeden. Aż nie, ale pytam z ciekawością, nie? Bo szczerze powiedziawszy, jestem w ogóle... Znaczy ja powiem tak, tak pięknie przedstawiłeś tę grę, że jestem ci bardzo wdzięczny, bo to jest tytuł, który na pewno już nigdy nie zagram, bo jest... Odhaczyłeś chyba z 50 rzeczy, których ja unikam właśnie w planszówkach, nie? Ale dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Chyba że nie wiem, może gdzieś z jakimiś dziećmi czy coś takiego. Dlatego u mnie zaskoczenie, nie? Bo u mnie mimo wszystko nie, działa, tak. Ja naprawdę nie powinienem lubić tej gry. Ale opowiadam dalej. Klimat przekładający się na mechaniki, to jest coś, co Ołów nie robi dobrze, a w kawernie to wychodzi genialnie. Te osiołki w kopalni, przecież to jest oczywiste, potrzebujemy osiołka do pracy i zasady nawet nie musimy czytać, oczekujemy, że dostaniemy coś w nagrodę, jakiś tam, nie wiem, rubin, cokolwiek. Z tego, co pamiętam, chyba pieska możemy zjeść, nie? Słucham? Pieska możemy zjeść, chyba tam w dodatku chyba jakaś rasa już mogła psy jeść. Tak jest, do jedzenia. No to już z dziećmi nie zagrasz. Dziećmi pieska. Koteczków nie ma też niestety do pogonienia. Ale to jest wspaniałe, jest bardzo intuicyjna, bardzo szybko tłumaczy się te zasady, mimo że są obszerne, bo one naprawdę narracyjnie się pięknie nadbudowują. I no, kolejna rzecz. W tych grach, no. Która weszła, to te rozmowy, te analizy, te porównania, których nie miałem w Agricoli. Przez to, że mamy ten otwarty, sandboxowy wymiar i nie dobieramy tych kart pomocników, tylko mamy dostęp do wszystkiego, to gracze grają to, co chcą, starają się o coś i od początku mogą grać z jakimś planem, mogą przejść z czymś, albo wyjdzie, albo nie, jest o czym rozmawiać. I to było dla mnie na maksa skakujące w porównaniu do Agricoli, że warto było nie tylko grać, ale też podsumowywać, opowiadać, dwa dni po tej partii jeszcze o tym porozmawiać, co się działo i rzucić jakieś wyzwanie, że teraz ja ci tych osiołków nie dam, albo tam owieczek. I strasznie mi się to podobało, że ta gra, jak grałem z kolegą regularnie w kawernę, to graliśmy cały tydzień, to nie, że tylko w niedzielę, ale graliśmy cały tydzień. I najbardziej kocham anegdotę, jak kolega się pożalił, że dziewczyna się na niego obraziła, bo myślała, że ją okłamuje. Mianowicie siedział zamyślony przed zaśnięciem, no i ona już tutaj podejrzliwa. O czym myślisz? Bo nie wiem, czy iść w krowy, czy w owce. Bo nie wiem, czy iść w krowy, czy w owce. I ona mu nie uwierzyła, myślała, że ściemnia, a to jest coś, co jest jednym z moich ulubionych planszówkowych wspomnień. Że to jest gra, o której myślisz, jak myjesz pachę pod prysznicem, nie? I ja to lubię. Jak rasowy po prostu Arab, no, czy iść w owce, czy krowy. Tak jest. Poczucie sprawczości. Mało który euro naprawdę daje mi takie poczucie, że rzeczy, które robię, mają jakieś skutki, efekty, mogę to iść głębiej albo zmieniać i się wycofywać. I kawerna mi to daje. Naprawdę bawię się każdą turą. Jestem ciekawy bardzo, co się w turze wydarzy. Bardzo jestem ciekawy, co mi inni gracze, jakie opcje odbiorą i z czego będę musiał wyrzeźbić, żeby dalej osiągnąć to, co chcę. I mi się to uda, ale autentycznie ciekawi mnie, jak do tego dojdę. Ja to lubię i nie spodziewałam się, nie powinienem tego lubić. Kolejny raz powtarzam. No i te punkty są... Te punkty na cudowne. Końcu przestały mnie obchodzić, bo są taką pochodną tej narracji. Ja tworzę silny dom, kopalnię, kopię te rubiny i na końcu te punkty przychodzą, jest ich kilka, więcej, mniej. Z każdą grą przychodziło ich coraz więcej, ale one u mnie były pochodną tego dobrze spędzonego czasu, a nie ciułaniem i celem samym w sobie, który albo budził we mnie zadowolenie, że się udało uciułać, albo frustrację, jak nie wyszło. I mnie to tam naprawdę zaskoczyło, tym bardziej, że właśnie byłem doświadczony w Agricole. Szybciej mamy to poczucie sprawnego gospodarstwa. Ile razy słyszałem o Agricoli, tak, sam tak mówiłem. To było fajne właśnie, że nie czekamy, aż ten trzeci worker czy coś dojdzie, tylko już zaczynamy właśnie. Agricola kończy się wtedy, kiedy zaczyna się robić fajna. Tak. No, tak. A w kawernie prawie od początku już jest naprawdę fajnie. Jest ta meta, powiedzmy, taka nasza towarzyska. Myśmy tworzyli sobie metę,
taką, że o kurde, ale żebym pogonił mnie na tych owcach, nie? I od przyszłej tury jest mega konkurencja, kto pierwszy w owce wejdzie, aż w końcu ktoś wymyśli, że na krowach zarobił więcej. I nagle jest wyzywanie się przez tydzień na Facebooku, na grupie, bo kurde, więcej ci tej krowy nie dam i tak dalej, ale no wtedy on bierze owce i problem. I uwielbiałem to, że tę metę tworzyliśmy sobie i naprawdę było o czym gadać. Ja kocham kawerny nawet nie tyle za rozgrywki, ale za to, co się działo dookoła tej gry. I to granie dla frajdy, robienie głupich pomysłów i sprawdzenie, ile punktów się na tym uda zyskać, a jak nie wyszło, to trudno. Po prostu żartowaliśmy tygodniami przy jakichś spacerach i to jeszcze nasze partnerki no i zobacz, z tego... krasnali, które żrą gruz, na przykład to nas bardzo śmieszyło, żarcie tych psów na przykład, które wydaje się abstrakcyjnym pomysłem, a jest czymś, co tworzy wspomnienia i ja za to kawernę kocham, choć w nią nie gram. Tego się nie da ująć w recenzji, nie? Nie usłyszałbyś o tym w recenzji. Prawdopodobnie słysząc recenzję, powiedzmy, Agricoli czy Kawerny, wybrałbyś Agricole, bo bardziej by pasowało do twojego stylu gry. Nie? A tutaj tak. Taka magia, takie zaskoczenie w trakcie rozgrywki. Więc to jest niesamowite w tym hobby, że tak potrafi nas zaskoczyć, nawet jak gramy ileś tam lat już, to trzeba te tytuły na własnej skórze sprawdzić, doświadczyć. No. A powiedzcie mi, jak to się stało, że ten, no bo Agricola to do dzisiaj jest takim klasykiem, nie? Tu nie chodzi mi właśnie o jakichś tam graczy, którzy lubią ciężkie gry, tylko właśnie bardziej o tych niedzielniaków, nie? Że Agricola trochę jest jak Carcassonne, nie? Mhm. A Kawerna, no chyba nie. Była i zniknęła, została wchłonięta przez kolejne projekty Uwego. Może Agricola była pierwsza, nie wiem. Bo Kawerna była taką pochodną, nie? Agricoli. Tak. Ta sama mechanika. To prawda. Ale jednak... Nie odpowiem ci na to pytanie. Do tej pory Agricola jest reprodukowana, ma wersję rodzinną i tak dalej, no kolejne edycje. A Kawerna też po cichutku sobie... powstawała, były przynajmniej dwa druki po polsku. Pamiętam, że zmienili okładkę. Ale no nie ma tego szacunku i statusu gry kultowej. Tak. No dobra. Dobra. No ja jestem ciekaw, jak ci się uda zagrać, nie? Teraz jeszcze, czy dalej będziesz tak entuzjastycznie mówić. Ja to mówię bez zgryźliwości, tylko z ciekawości. I tak, tutaj też chciałbym zrobić klamrę do intencji tego spotkania, że jestem absolutnie pewny, że dużą częścią tego doświadczenia byli moi znajomi, z którymi grałem. I gdybyśmy zaczęli grać z nastawieniem nie na budowanie narracji, a tylko i wyłącznie widzielibyśmy punkty. Na przykład takiego miałbym kolegę i tylko w ten sposób budowalibyśmy tę rozmowę, że kto tam ile punktów zdobył, to może miałbym zupełnie inne spojrzenie, ale jedyne co, największe co pamiętam z Kawerny, to żarcie gruzu i te historie, te owce w sypialni i żartowanie tygodniami z tego, kto ją wygoni, że właśnie punktem honoru jest trzymanie owieczki w sypialni krasnali. W chałupie, tak. Całą grę. I ewentualnie właśnie pieczenie piesków, jak już zeżre się wszystkie owce i nie mają co robić. No to dawaj teraz tego brydża, bo to jestem też ciekaw. Nigdy nie udało mi się zagrać w brydża. Zawsze to dla mnie taki właśnie był legendarny, perelowski tytuł. Tak. To tak, brydża bardzo chciałem opowiedzieć, dlatego że bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, jak gramy. I tutaj dzisiaj chyba nie pojawiało się za dużo takich, mam wrażenie, motywów w naszej rozmowie, które były inspiracją do tego odcinka, czyli jak ludzie zmieniają nasze spojrzenie na daną grę planszową. Ale brydż jest moim zdaniem, i przynajmniej w moim przypadku był i kilku osób, które znam, nie tylko z mojego towarzystwa, ale także z dalszych rozmów znajomych. Mianowicie to, jakie mamy oczekiwania i czy nie pojawia się rozbieżność w oczekiwaniach. Bridge ma tę cechę, że jest grą trick-takingową, którą bardzo lubicie chłopaki, dla równo czterech graczy i gramy w Bridge'a w dwóch parach. I tutaj właśnie rozbija się ten najważniejszy problem, że jeśli my i nasz partner oczekujemy czegoś innego od gry,
to pojawi się straszna frustracja po jednej stronie i poczucie skrzywdzenia po drugiej stronie. Tym bardziej, że brycz ma już tak dużą historię w naszej polskiej, perelowskiej, dziadowskiej kulturze, że obrosły wokół niego mity. I fleksowanie się tym, że się dobrze gra w brydża albo w ogóle gra w brydża, to w pewnych towarzystwach uchodzi za honor. Mhm. I można do tego podejść niestety w niezdrowy sposób. Chcieliście coś dodać? Nie, słucham. Dobra. Więc tak, brycz przede wszystkim tutaj dla ludzi, którzy nie znają, i myślę, że niewielu naszych słuchaczy będzie znało. Wy chyba obaj nie graliście nigdy w brydża, nie? Nie, nigdy już nie. A takim jesteście fanami trick-takingu. Kiedyś musimy zorganizować, jeszcze jednego potrzebujemy do brydża. Może po odcinku się ktoś zgłosi. W każdym razie to jest naprawdę prosty trick-taking, który przypomina kierki, w którym jednak kluczowa jest licytacja. To, że gramy w parach i ustalamy kontrakt. Jedna para będzie walczyła o zwycięstwo, a pozostałe dwie osoby, pozostała para, będzie próbowała ten kontrakt uwalić, odebrać tę możliwość zwyciężenia. I punkty dostaje się za albo zrealizowanie kontraktu, albo bonusowe punkty za uwalenie kontraktu, który może być albo z winy wygrywających, bo na przykład zalicytują za wysoko, albo też z winy grających, bo nawet jak zalicytowali nisko, to kiepsko zagrali. Ale bardzo ważne, że w brydżu mamy licytację. I brydż jest ciekawym przykładem gry, w której gdyby się uprzeć i pójść daleko z definicjami, dużą sobie pozwolić dowolność, to można by uznać, że brydż jest takim konkursem w honorowym oszukiwaniu. Próbujemy przy użyciu naginania do maksimum reguł gry, wykorzystując najwięcej jak się da, przekazać jak najwięcej informacji, które nie wynikają z rzeczy leżących na planszy, powiedzmy na stole. Próbujemy jak najwięcej przemycić dodatkowych informacji, wniosków, zapytań, udając tylko niewinnie, że ustalamy o ile kart, o ile lew będziemy grali. I tutaj jest pierwszy aspekt tej metagry, w której ustalamy ten kontrakt, zastanawiamy się, co może znaczyć odzywka dwa kier, a kiedy znaczy to, a kiedy tamto, a zupełnie innym czymś jest, kiedy już mamy karty na stole i próbujemy je rozegrać. I przez to, że te systemy się tworzą, którym właśnie celem jest maksymalne wydojenie informacji z kilku dosłownie słów, które mamy prawo używać i jeszcze w międzyczasie przerywać nam będą nasi przeciwnicy, wtrniając się w naszą licytację, którzy również przecież próbują ugrać coś dla siebie, dochodzimy do momentu konfliktowego. Oprócz tego, że jest bardzo dużo różnych systemów, ale nawet załóżmy już bardzo optymistycznie, że ustaliliśmy jeden wspólny system i obaj gracze zgadzają się, że niech będzie ten lubimy, tego się uczymy, tego będziemy używać, to w momencie, w którym pojawi się sytuacja, że jeden z graczy zna system dużo lepiej niż drugi, albo podchodzi do gry poważniej, albo z większym, powiedzmy, pietyzmem, choćby do zagranych kart, czyta magazyny brydżowe, książki brydżowe, które pisał niejaki Janusz Korwin jeszcze za PRL-u. Wiesz co, ja ci na skutkę się wetnę, nie? No właśnie, pytasz się, dlaczego graliśmy w brydża. No bo to tak trochę brzmi jak pójście na kilkuletnie studia. Zabawa w naukę jakiegoś ukrytego języka po to, żeby zagrać sobie w karty. No. Tak to brzmi. Ja mam problem zgadzam. Z brydżem. Ja nie grałem w brydża, nie? Tylko ja mam problem z brydżem. Z tego jak mi tłumaczyłeś tę grę, że to jest bardzo prosta gra trick-takingowa, która jest poprzedzona czymś w rodzaju dekrypto, gdzie jeszcze musimy jakieś własne języki wymyślać do tego. Tak. I takie pytanie, jak chcę zagrać dekrypto, to dlaczego nie odpalić sobie dekrypto z moją babcią, tylko mam cztery osoby, uczyć się mamy języków jakichś obcych, a jak chcę sobie zagrać w pustego trick-takera, to czego sobie nie odpalić jakiegoś prostego trick-takera po prostu. Przy czym wiesz, może właśnie na tym polega cała magia. Ja chciałbym nie grałem, to skontrować, tak, że nie grałeś w brydża, więc co ty mi tutaj, kurde, wymyślasz za historyjki o babciach? Ciężko mi odpalić na ten zarzut, bo po co grać w... No okej, dobra, po co organizować cztery osoby, nie?
jeśli wysiłkiem jest organizowanie czterech osób, to nie, cztery osoby. Cztery osoby. Nauka języków, nie? Nauka języków, jakiś kodowania tych informacji, nie? No to jest, to dla mnie jest, brzmi jak praca. To powiedz, co cię zafascynowało na tyle, że właśnie opłaciło ci się poświęcić czas na naukę tej gry. Jasne, całej otoczki, ale wiesz, właśnie. Chciałbym tutaj tworzenie pewnego komplikowania i bawienie się tą konwencją, bawienie się tą metagrą, to jest coś, czego negowanie byłoby jak powiedzeniem, że po co komu Pax Renaissance, jak można grać w wojnę albo w Macao, albo po co komu Netrunner. Nie. To inaczej, to Netrunner już bardziej byłoby po co budować talię. Ale to, no to jeszcze inaczej, czyli najfajniejsza w Bridge'u jest ta metagra, to tworzenie tych języków? Tak. Do tego stopnia. A sama rozgrywka do tego stopnia? Już nie urywa, tak? Rozumiem później. Nie urywa. W rozgrywce samej dużo kreatywności, inwencji, planowania jest na etapie nie tylko ustalania języka, ale również samej licytacji, bo są przeróżne systemy. Mogę zaraz to powiedzieć, jak będziecie mieli więcej pytań, ale samo rozgrywanie kart jest do tego stopnia, może inaczej. Tam można albo rozegrać dobrze partię i de facto nie podejmuje się żadnych decyzji, jeśli ma się policzalną świadomość, jak się powinno zagrać. Każdą, powiedzmy, niemalże rękę można zagrać dobrze lub popełnić błędy. Mhm. I suma tych błędów może... Bo tam wszystkie karty wchodzą, nie? Do gry. Karty, no, 13 lew do zebrania. Dobra. Mhm. I można albo złym graniem uwalić i przegrać, albo zagrać po prostu poprawnie nudne granie, które nie jest ciekawe. Samo rozgrywanie kart jest o tyle ciekawe, że uczymy się, kiedy jesteśmy słabi, a jak już jesteśmy bardzo mocni, to tak naprawdę niewiele tam jest do zobaczenia. Wszystko też zależy od systemu, ponieważ tak, są systemy, które są bardzo naturalne, w których odzywki, których używamy, czyli tam próbujemy, licytuję, że zbiorę 10 lew i chciałbym, żeby atutowy był kolor kierowy. Jeśli tak powiem, to może oznaczać w naturalnych licytacjach, że pokazuję mojemu partnerowi, że mam całkiem silną rękę, też patrząc na to, co on wcześniej mówił, że podobało mu się granie coraz wyżej, mam tych punktów dużo, dużo dam, dużo królów, dużo asów i przy okazji silne kiery, dużo kierów, więc jak my będziemy mieli ten atut, to lepiej dla nas. Ale są również bardzo takie sztuczne systemy, w których jak ja na przykład powiem jeden trefl, to może oznaczać albo, że mam bardzo dużo punktów, ale brak dominującego koloru, albo, że mam bardzo mało punktów i tak dalej, i tak dalej. I poprawną odzywką na to mojego partnera jest powiedzenia przykład jeden karo, jeśli też nie ma punktów i tak dalej, i ale tak dalej. Ale to powiedz mi, to co ludzie sztuczne. Się spotykają we dwójkę, nie grając, tylko omawiając ten język, po prostu ćwicząc go między sobą, to zgadza tak wygląda? Się. Może tak to wyglądać, to jest ta metagra, aczkolwiek pamiętajcie, że dokładnie, czemu w ogóle opowiadam o Bridge'u? Dlatego, że spotykamy się z różnymi podejściami do Bridge'a i albo zależy nam na punktach i przychodzimy, żeby wygrać, albo przychodzimy, żeby posiedzieć z kolegami, pograć w karty, które mają mniej zasad, powiedzmy, ale jednocześnie każda decyzja, którą podejmujecie, jakąś wagę ma. I oczywiście można w tym czasie wystawić dużo innych gier planszowych, żaden problem, ale Bridge ma ten swój, powiedzmy, koloryt. Ja w Bridge'a lubiłem bardzo grać. Ale jeszcze powiedz mi to, ale to, nie, to jak, w jaki sposób, powiedzmy, ja przychodzę na Bridge'a, nie znając żadnego języka, to w jaki sposób ja mogę grać z kimś? Dostajesz wydruk z językiem siebie. Okay. I tak, ja przez lata wszyscy graliśmy przy stole na jednym języku, który rozwijany był, można by powiedzieć, wspólnie, podczas dyskusji. Graliśmy towarzysko, wszyscy przy użyciu dokładnie tego samego języka i wnioski, które mieliśmy czasami po partii, służyły, żeby ten system ulepszać. Coś tam się podobało, nie podobało, zmienialiśmy i takich wydruków mam w ogóle, też tutaj przygotowałem sobie, znalazłem w szafce sporo i wszyscy graliśmy w jednym systemem, którego zresztą ja nie stworzyłem, tylko dostałem go od mojego serdecznego kolegi Tomasza, którego bardzo pozdrawiam, przed nos. A powiedz mi jeszcze. Grasz z tym. Bo tych systemów w sieci...
No. No powiedz, Irku. Bo jeszcze mam takie pytanie, bo grając w Decrypto, ty mniej więcej wyczuwasz tak jakby poziom twojego współgracza, na co możesz sobie pozwolić, na co nie. To rozumiem, że tutaj też jest mniej więcej taka właśnie nić porozumienia powstaje właśnie, w jaki sposób możemy się odbierać, tak? No w Decrypto jest to tyle łatwiejsze, że powiedzmy, nie wiem, rzucasz motyw jakiegoś filmu, książki, widzisz mniej więcej, czy ktoś ma zagadnienie sportowe bardziej, czy w którym kierunku pójść, a tutaj na zasadzie 4 trefl, 5 dama kier, w jaki sposób odczytujesz twojego współgracza? Więc tak, tutaj jeśli chodzi o to, jak się odczytuje współgracza, to jest większy problem i on przez to, że gra de facto każda będzie wyglądała tak samo, oprócz tego, że oczywiście karty dobierają się na rękę, to ta dowolność i jest mniejsza i restrykcje, jakie mamy nałożone na siebie w brydżu, są dużo, dużo, dużo większe. Więc pewnego rodzaju wiesz, czego się spodziewać i budujesz, jeśli chodzi o to Yomi, powiedzmy, to budujesz swoją markę z gry na grę. Bridge jest grą, w którą przychodzisz grać o 18 i kończysz grać, jak pierwsze autobusy dzienne zaczynają odjeżdżać o 5 czy 6 nad ranem. Tak przynajmniej z moich doświadczeń to wyglądało. Zresztą dokładnie tak samo wyglądają moje spotkania z Piotrem. Jak spotykamy się o 21 i odchodzimy od jakiegoś labirynta albo coś tam o 2 albo 3 nad ranem. Więc daleko aż tak nie upada ta sytuacja. I z gry na grę uczymy się czegoś o naszym partnerze i uczymy się czegoś właśnie o naszych przeciwnikach. Co jest ważne, w takiej grze towarzyskiej graliśmy w ten sposób, że nie cementowaliśmy naszej przyjaźni na cały wieczór. Wyglądało to w ten sposób, że jedną partię, jednego robra tak zwanego, czyli do dwóch partii, każda partia to jest osiągnięcie 100 punktów. Każdego robra, którego graliśmy z kimś, dogrywaliśmy i następnie zmienialiśmy pary. Tak więc każdy w ciągu tej godziny, dwóch miał szansę zagrać z każdym i tak krążyliśmy w kółko. A na koniec podsumowaliśmy punkty, które każdy zebrał w każdej ze swoich par. No i wychodził nam ranking, powiedzmy, najsilniejszego gracza, który niezależnie z kim był w partii, znaczy w parze, udawało mu się zebrać więcej punktów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc budowanie tej znajomości, przyjaźni aż tak dużo znaczenia nie miało, bo graliśmy jednym systemem i zmienialiśmy pary. Po prostu staraliśmy się zagrać jak najlepiej, nie popełniać błędów i próbować odczytać, co nasz partner ma na myśli. Tak jak mówicie, jest ta marka, wiemy na przykład, że ktoś lubi blefować. W brydżu jednak warto się nauczyć, ponieważ próba oszukania przeciwników najczęściej kończy się tym, że najpierw oszukujemy naszego partnera. To tak samo w Decrypto, to też nie można przesadzić. Chcemy zmienić przeciwników i niestety strzelamy sobie w kolano. Dokładnie tak. I w brydżu chciałem opowiedzieć przede wszystkim dlatego, że jeszcze raz powtórzę, ta rozbieżność w oczekiwaniach u partnerów może zabić grę, ale jeśli te oczekiwania i sposób grania i styl grania są podobne, to gra będzie naprawdę niesamowitym doświadczeniem, w którym niezależnie czy uda nam się zwyciężyć dużo partii czy mało, będzie naprawdę świetnym doświadczeniem. Staranie się wspólnie z jedną osobą, z którą po prostu rozumiemy się niemalże bez słów i bawimy się tą grą. Czasami zaryzykujemy, ale bez pretensji, że ktoś uwalił jakiś punkt, no bo przecież nie staramy się aż tak razem. Lub jeśli bardzo mamy taki wieczór, że chcemy się bardzo postarać, to piąteczkę zbijamy i możemy dyskutować długo po grze, kiedy ktoś tasuje, że można było zrobić coś jeszcze więcej i jak możemy zmienić system, aby nie dopuścić tej sytuacji. W brydżu i tej licytacji jest o tyle ciekawie, że musimy te informacje wymieniać nie tylko po to, aby móc później lepiej zagrać, ale przede wszystkim dlatego, że dostajemy tylko takie punkty, jaki kontrakt ustalimy. Jeśli wspólnie z partnerem ustalimy, że mamy siłę, aby odebrać 10 lew z 13 w atutowym kolorze trefl, a uda nam się zebrać, powiedzmy, nie wiem, 12 albo niech będzie wszystkie, to tak naprawdę nasza strata, bo mieliśmy szansę na niesamowite premie punktowe, ale przez to, że był jakiś zator w komunikacji między nami, nie udało nam się tego dogadać, nie udało nam się tych informacji przekazać. I
ten prąd, aby wspólnie zagrać dobrze lub wspólnie zagrać po prostu grę i się nią cieszyć, jest czymś, co napędza. I bridge, jak już powstał temat, co zmieniają ludzie, jest jednocześnie, i to podczas jednego wieczoru, grą, którą dałbym 10 na 10, jedne z moich najlepszych wspomnień planszówkowych i jedne z największych fundamentów mojej miłości do gier planszowych, to są wspomnienia brydżowe. To są te długie wieczory, długie noce, które grałem z moimi kolegami i koleżankami, próbując się dotrzeć i grać dobrego brydża, albo nawet słabego brydża, ale wybaczając sobie. I jednocześnie moje najbardziej traumatyczne przeżycia i gry, po których później musiałem długo dochodzić do siebie i nie chciałem chodzić na kolejne spotkanie i w ogóle myślałem, aby rezygnować z całej pasji planszówkowej, to również były partie brydża z osobami, które chciały od gry czegoś zupełnie innego niż ja. I ja traktowałem brydża jako zabawę, bardzo towarzysko. Nie czytałem książek brydżowych, uczyłem się na doświadczeniu. Z każdej partii próbowałem wyciągnąć jakieś wnioski i się czegoś nauczyć, pytać, rozmawiać o nim. A bywały osoby, które oczekiwały, że przyjdziemy już i zagramy przynajmniej na ich poziomie. Okay. I te sytuacje były wręcz nieprzyjemne, takie wręcz konfliktowe. Były pretensje, były krzyki, kłótnie. Jak mogłeś to zagrać? Przecież mówiłeś to, a miałeś to. I bridge jest taką grą, która nie można jej odmówić tego, że budzi ogromne, ogromne, ogromne emocje. Myślę, że większe niż granie z babcią w Dekrypto. I bardzo wam życzę, pamiętam, żebyście mogli w brydża zagrać. I ja z przyjemnością w tym pomogę. Pamiętam, jak się szybko skończyła nasza partia we czwórkę. Graliśmy w Tabu. Masakra po prostu. Prawie się z żoną po prostu pożarłem, jak nie mogła się tam domyśleć, czy ja się nie mogłem domyśleć, o co chodzi. To było po prostu... No zagraliśmy chyba ze 2 i powiedzieliśmy nigdy więcej w tę grę. No ale właśnie, takie partie. W Dekrypto po prostu gramy po przeciwnych stronach, nie? Tak. Mam takiego, tutaj kolega mi opowiadał, że lubią na kajaki chodzić z żoną, ale to muszą być 2 różne kajaki. Więc tak bywa, ja to rozumiem. Ja narobiłem sobie wrogów przy brydżu i narobiłem sobie niesamowitych przyjaciół. I mam tak dużo wspomnień fajnych partii, które kiedy karta podchodziła, udało się wykorzystać, zwłaszcza na złość niektórym kolegom. Na przykład mieliśmy zasadę kiedyś, wprowadził tutaj kolega, który bardzo chciał wysokopoziomowego brydża, że a myśmy chcieli już jak najszybciej browarki otwierać. I był zły, że jak się napijemy browarów, to już będzie gorszy brydż, więc otwieramy dopiero po drugiej partii, czy tam po drugim robrze. Kurde. No i skończyło się tak, że żeśmy się z Johnem, kurde, nawinęliśmy kapelusze na oczy, po prostu tylko skinienie, i żeby Johnny, robimy to jak najszybciej. I po prostu nie wiem, czy to karta podchodziła, czy bogowie karciani nam sprzyjali, ale żeśmy po prostu w 4 pierwszych rozdaniach pyk, 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 20 minut, pyk, otwieramy browarki, cieszymy się ku ogromnemu żalowi i rozpaczy kolegi, który miał nadzieję na bardziej trzeźwe i policzalne, matematyczne granie. Ale to było jedno z moich ulubionych wspomnień brydżowych. Plus ta otoczka, nie? Dzięki temu, że nie martwimy się, że zaleją karty browarki, to bardzo łatwo i fajnie grało się w knajpach. Nikt nie martwił się o zalane elementy, o uszkodzenia jakiekolwiek. Wręcz kiedy zastanawiałem się, że dobra, chłopaki, to może zamiast do pubu, to chodźcie tutaj, nie wiem, do mnie i zagramy jakąś grę planszową, to absolutnie odrzucili ten pomysł. Pierwsze pytanie, czy można palić papierosy, nie u mnie się nie pali, to ja w takim razie nie przyjdę. A poza tym, ile tam te twoje gry drogie kosztowały? Przecież brycz jest najlepszą i najtańszą grą na świecie. Kosztuje 20 zł, z czego 5 zł to talia kart w kiosku, a 15 na browary. I to jest motto brydżowe, z którym później trwaliśmy. I to. My nie popieramy picia alkoholu. Nie popieramy picia alkoholu, to było dawno, to było lata temu.
ale... Tak, błędy młodości. To były błędy młodości, ale no nie zapomnę. Ale stało się. Nie zapomnę, jak ogromne emocje w jedną lub drugą stronę budził brycz i to zawsze była euforia albo sromota. I zależnie od tego, czy te oczekiwania, czy z osobą, którą graliśmy, się rozumieliśmy bez słów. No tutaj czysta czy relacja, był zgrzyt. Nie? Czysta relacja. W takiej bardzo matematycznej grze to, z kim gramy, ma w brydżu gigantyczne znaczenie i znam wiele historii osób, w których właśnie smutna osoba, bardzo traktująca brydża przeliczalnie i myśląca tylko o zwyciężaniu, psuła wszystkim ochotę i nikt już w brydża dalej grać nie chciał. No, ciekawe. To może być taki też już wniosek płynący z tej naszej rozmowy, bo ja też tutaj, jeśli mam jakieś, powiedzmy, motto czy przemyślenia odnośnie tego tematu wpływu ludzi gier, to że właśnie o jakości, różnorodności rozgrywek nie świadczą mechaniki, tylko tak naprawdę ludzie i ich inwencja. Więc ja osobiście szukam gier, gdzie po prostu gracze dostają narzędzia do wykazania się tą kreatywnością, tą inwencją, a nie, że bawimy się z grą, czyli majstrujemy przy grze po prostu, przy jej mechanizmach. Mhm. Gdzie często jest wykluczony właśnie, wykluczamy rywalizację właśnie na rzecz sudoku. Nie? Mhm. I myślę, że dobór naszych gier... I to, co żeśmy dzisiaj rozmawiali, bardzo mocno popiera tę tezę, że to ludzie kreują i im szybciej przestaniemy się szarpać z mechanizmami, a zaczniemy grać z ludźmi, tym większy potencjał mamy na ciekawe rozgrywki, dobrze spędzone czas. To, co się powtarzało tutaj właśnie, nawet przy kawernie, że te rozgrywki są zapamiętywane na długo właśnie tego typu rozgrywki, które wiążą się też z jakimś tematem wokół gry nawet, czy rozmową, czy sytuacjami właśnie. To jest pasjonujące w grach, ale tutaj to właśnie też lekcja dla mnie, żeby mieć zawsze otwarte właśnie uszy, oczy na osoby, na pasje innych osób właśnie, tak jak opowiadasz o brydżu, czy o innych grach właśnie, żeby korzystać z tego i jak będzie możliwość, to ja bardzo chętnie spróbuję, żeby to nawet zestawić z Decrypto, zobaczyć, czy na przykład takie Decrypto jest dla mnie wystarczającą opcją, czy taki brycz posuwa to dalej, daje jeszcze ciekawsze możliwości zabawy właśnie w porozumiewania się poniżej progu gdzieś tam tego radaru przeciwników. Mhm. Bardzo się polecam i bardzo chętnie I mam takie samo zdanie. A może będzie możliwe spróbować. O. To zweryfikujemy. Myślę, że Paweł od nas też chętnie, on lubi tricktakery z nami, więc myślę, że tutaj też by się chętnie dołączył. No, czwarta osoba na pewno się znajdzie gdzieś do tego. No to wspaniale. Ja tłumaczenie reguł, systemy zapewnię. Stół na tabletopie już przygotowany. A może kiedyś zamiast grać w 18 na 18 konie, zasiedzimy się i powiemy tylko brycz. Kto wie? Może wam wejdzie. A może będzie tylko moimi wspomnieniami, moją pasją, niezrozumiałą dla was, ale to też w ogóle nie szkodzi, bo to jest moje i to jest moja historia. No to co, rzucać jeszcze panowie po jakimś zdaniu na zakończenie? Ja już nic nie mam do powiedzenia. Bardzo owocna rozmowa. Dużo, dużo żeśmy się powymieniali. No to pokazuje, jak niesamowicie bogaty jest to hobby, nie? Tak. Jaka to jest głębia, ile tu jest możliwości właśnie wyciągania czegoś z, wydawałoby się, no, z głupiego Chińczyka, który nawet potrafiłeś zrobić grę, którą zapamiętali na długo, no, ludzie. Tak, tak, więc... to prawda. No dobrze, no to co, to żegnamy się. Nie wiem, czy tam Piotrek już śpi. Piotrek śpi chyba. Nie, jestem. No, nie mam nic do dodania. Dobra. Nie mam nic do dodania. Znaczy, no dobra, no jedną rzecz mogę tylko się ten, no bo mówicie, że ludzie, a nie mechaniki. No nie zgodzę się, no kurwa. Panowie, no możemy siąść w Chińczyka, no będziemy się dobrze bawić, ale nie będzie to samo, co jak zagramy sobie w coś ambitniejszego, no. Ale to chyba nie zrozumiałeś, o co mi chodziło, bo nie mówiłem, że nie mechaniki, tylko po prostu ludzie tworzą. Chodziło mi o to, że jeśli
Oczywiście zawsze są jakieś mechaniki w grach, tylko że jeśli jest mechanizm polegający na tym, że po prostu zmagamy się z grą, a nie daje możliwości gra właśnie pokazania tego yomi przeciwnika, czyli tej kreatywności, no to bo najciekawsze rzeczy pokazują ludzie, a nie mechanizmy. No, mechanizmy są tylko narzędziami. O, może tak się wyraziłem. Dobra. To skróciłem myślowo. To tutaj się zgadza. Że to są narzędzia, a gracze... Nie, no może ja też za bardzo skróciłem. Więc no oczywiście, no wiadomo, no nie będziemy się spotykać na Chińczyka i grać, no bo nie. Ale też w drugą stronę. Znaczy, to też by było zabawnie, też by było śmiesznie, ale no wiadomo. Coś bym chciał jeszcze powiedzieć, a mówię, no ten bridge to musimy zagrać, no bo jakoś tego nie widzę po prostu na razie. No i zobaczymy. Dla mnie Decrypto jest jedną z ulubionych po jednym rozdaniu imprezowych gier, więc tutaj widzę jakieś nawiązania właśnie Decrypto do Bridge'a. Ja z tym, znaczy pewnie Decrypto to jest zupełnie inna gra, tylko no, ta nauka tych języków jakoś tak, no nie wiem, no dziwne to dla mnie jest po prostu, no ale zobaczymy, musimy zagrać. Musisz zagrać. A to w sumie nawet zapytam jeszcze, bo mówisz, że na przykład siadacie w cztery osoby i wszyscy używacie tego samego języka. No to dlaczego nie używacie wszyscy po prostu języka polskiego? Skoro już, no bo to rozumiem, że chodzi o kodowanie, żeby właśnie zmylić przeciwnika, tak? A przekazać właściwą informację swojemu koledze. Czy to nie jest zakładanie gaci przez głowę? Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. Piotrze, 8 lat podstawówki, 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa. To tak jakbyś powiedział mi, że po co grać w grę planszową, jak można pobawić się Lego. Ustalamy wspólne reguły, które nas ograniczają, dając jednocześnie nam możliwość meandrowania w tych ograniczeniach, starając się zyskać jak najwięcej i pokonać jeszcze przeciwników. Jeśli wolisz pobawić się laleczkami zamiast grać ze mną w kodeks w poniedziałki, to możemy, ale jednak fajnie jest przestrzegać reguł i robić tylko to, co na karcie jest napisane, mimo że de facto możesz zrobić przecież wszystko. To jest fajne. Okay, te czyli te zasady świetne. Cię ograniczają, rozumiem. One definiują tę grę. Te zasady są po to, żeby nas ograniczać w tych grach i żebyśmy jakoś poradzili sobie w danej sytuacji. Bardziej niż dają nam narzędzia, bo przecież zawsze możemy wszystko, zwłaszcza w takiej grze planszowej, w której możemy fizycznie podnieść drewienko, przełożyć na pole albo, nie wiem, przełożyć sobie zyski naszej korporacji w 18-30 na maksy. To teraz już kumam. Ale no, musimy przestrzegać pewnych reguł i te reguły nas interesują. Dobra, to czajmy. No, trzeba zagrać, żeby też właśnie móc więcej coś o tym powiedzieć. Dobra, dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy tutaj z nami wytrwali. Polecamy się jak zwykle, a o grach dzisiaj rozmawiali Irek, Konrad i Piotrek. Hej. Dzięki. Czołem. Hej. No i ciach, drugie 2 godziny. Pyk, zamykam ścieżkę życia.